Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj Among Us w składzie Kidowic. Jest nas dzisiaj piątka, a ja jestem crewmate'ikiem, ale moją rolą jest Scientist. Czyli mogę w tym momencie mieć taką dodatkową rzecz, w której widzę bicie serca wszystkich osób, które z nami grają. A gra oczywiście Werka, Dave, Tosia i Szymon. Więc w takim składzie dzisiaj sobie gramy, musimy zagrać w, prawda, tego super fajnego Among Usa z dodatkowymi rolami, które tutaj są i które są domyślnie w Among Usie, więc fajnie, bo jest to coś, czego jeszcze nie graliśmy, a może to fajnie urozmaicić rozgrywkę. Dobra, czy ktoś żyje? Wszyscy żyją póki co, więc jest git, dobra. Jak to wygląda? Tu się wszystko rozeszło, dobra, jest Szymon obok mnie. Ciekawe, ciekawe, co on tutaj tak naprawdę szukał. Dobra, idziemy sobie dalej. Nie mogę zobaczyć Vitalsów w tym momencie. Ciekawe dlaczego, zablokowała mi się ta opcja. Czy to jest jakby na jakiś czas tylko? Że ja mogę dwa razy na przykład spojrzeć? Ej, tego nie wiedziałem. Jeżeli tak jest faktycznie, no to mamy trochę lipę, bo nie mogę tego teraz użyć. A szkoda, bo liczyłem na to, że... Chociaż, a może ja to muszę użyć, może ja to mogę użyć tylko w admin roomie? Bo tam mogłem to użyć, czekajcie, sprawdzę to, żebym na pewno wiedział, bo już mógł paść jakiś kill w tym momencie. Jest tutaj Dave. Nie, to nie tylko tutaj, nie tylko tutaj mogę tego używać. Nie wiem, dlaczego teraz nie mogę. Może ja wykorzystałem wszystkie możliwości i wszystkie okazje, żeby to użyć, no ale dobra, trudno. Róbmy te taski w takim razie, bo jest wśród nas impostor, a my musimy jak najszybciej to skończyć, więc robimy sobie downloadzik szybki. Szymon tu był na dole, przyszedł od weaponsów, czyli całkiem możliwe, że tam może leżeć ciało. No i to może być całkiem ciekawe, dobra. Zejdźmy niżej i pójdźmy na prawo. Tutaj w tym miejscu nie ma żadnego ciała, mamy do zrobienia to. Dobra, fajnie, możemy zobaczyć Vitalsy znowu, patrzmy. Wszyscy żyją! Wszyscy żyją w tym momencie. Czyli nikt jeszcze nie zginął. Dobra, czyli ja mam po prostu ograniczony czas na te Vitalsy, nie mogę ciągle na nich patrzeć, ale sprawdziliśmy i wszyscy żyli w tym momencie, więc to znaczy, że mamy... Dobra, spokój, jest Werka tu przyszła, dobra. No, nie wiem, czy nie chciała mnie zabić, ale dobra. Mamy znowu Vitalsy do sprawdzenia, możemy, ale to jeszcze chwilka, bo przed chwilą wszyscy żyli, więc mało prawdopodobne, żeby teraz to się stało. Robimy uploada i patrzymy, czy wszyscy żyją. O! Jest ciało. No dobrze. Dobra. Gdzie pozycje? Jest ciało, no? A, dobra, no to... Nie, najpierw dobra. Pozycje. Ja jestem w adminie. Okej. Okay. Ja jestem w tym głównym, w tej kafeterii. Okej. Okej. No, Tosia. Albo nie, no to jeszcze ja, no, ja kafeteria. Dobra, i? Ja nie widziałam. Dobra, Tosia. I Tosia, gdzie to byłeś? W Medbayu. Okej. Mam... Słuchajcie, mam 99% pewności, że to jest Tosia. Okej. Ja też mam taką pewność, ponieważ miałam się z Jacksonem i mnie nie zabił, i miałam się z Dawidem i też mnie nie zabił. No to pewnie chciał sobie znaleźć tych znajomych, że myślał, że ten. Okej. Powiem tak, na pewno to nie jest Werka. Niestety dla Tosi, poczekajcie, ja powiem. Niestety dla Tosi, no mam ten panel witalności, którym sprawdzam, kiedy ktoś zginął. No i biegłem sobie radośnie z Pickersem w kafeterii. Poleciałem do góry, ponieważ tam miałem kable, on skręcił w lewo w stronę Medbaya. Klikłem panel, żył. Zrobiłem kabelki, odklikałem panel, nie żył, zostało od razu zgłoszone ciało od Itosia. Wy powiedzieliście swoje pozycje, kafeteria, admin, no nierealne, żebyście przebiegli, no to jest niemożliwe. Musiała to zabić Tosia, bo widziałem na panelu 5 sekund wcześniej, miała strasznego niefarta, bo widziałem no, na panelu, że to żył. Chyba jest przypał. To był po prostu straszny niefart dla Tosi, bo... Róbcie co chcecie, dobra, wszyscy na Dave'a w takim razie, wszyscy na Dave'a. No, jaki masz argument, ale to po prostu masz mega niefarta, jeżeli ja z tym trafiłem, bo naprawdę przez przypadek dwa razy szczerze, to uważam, że to jesteś ty. No okej, okay, no to ja już teraz nie teraz robisz jakiś w ogóle... Nie, dobra. Okej, okay, przekonałaś mnie, Tosia, głosuję na Dave'a. Werka, głosuj na Dave'a, głosuj na Dave'a. Miałaś mega niefarto, że w ten tablet klikłem, serio. Ej, co jest? Po co wy trolujecie? I patrz, to specjalnie troluje, bo chce jeść dłuższy film. No dobra, ale powiem ci tak, że ja wiesz, że to jest Tosia. Wiesz, że to jest Tosia. Ja od razu walę w guzi. Dobra, to jest Tosia, no na pewno, to akurat wiemy, ale ja kliknąłem, no, źle to policzyłem, myślałem, że jest jak czeka. No klikaj, nie. Tosia, wylatujesz, jesteś dobra, Dawid, na pewno Dawid, Werka, głosuj na Dawid. Nie, ja się miałam z Dawidem i on mógł. Nie, no dobra, żartuję. No bo on chce... Tosia, 100% być, jesteś, no Tosia, jesteś 100%, miałaś niefarta. Musisz to wziąć na klatę, powiedzieć, ale... dobra, zepsuła. Czemu ty gadasz takie rzeczy w ogóle? Bo to jesteś ty. No to jesteś dobra, ty. Dobra, Tosia, no przekonali mnie.
Byliśmy zasadną gierką. Słuchajcie, jak to nie będzie Tosia, to ja, no nie wiem, miałeś mega niefarta, że klikłem w ten tablet dwa razy. No to był mega niefart. Jest, dobrze, drużyno. No, bo to było 5 sekund różnicy, nie? Naprawdę, no w 5 sekund nie dało tego zrobić, no to za mocny dowód. Lecimy z next gierką. Ej, mi w ogóle w tej rundzie nie wylosowało mi tego. Masz, pokazuję ci po crewmate'cie, co tam masz chyba. No wiem, i mi pokazał, że moja rola to jest crewmate. Okej, okay, my jesteśmy po prostu crewmate'em w tym momencie, nic więcej, więc dobra, no okej, okay. Czyli po prostu dzisiaj, teraz gramy normalną, najzwyczajniejszą gierkę w świecie. Nic tutaj, prawda, nadzwyczajnego, więc robimy sobie downloadik, dobra, czyli teraz trzeba to rozegrać po prostu mądrze. Nie mamy żadnej roli, o dziwo, a myślałem, że będziemy jakąś mieli, ale okazuje się, że jednak nam żadnej nie dało. Myślałem, że to ustawiłem tak, żeby każdy miał zawsze, ale no dobra, no, skoro ja nie mam, to trudno, akurat tak mi wylosowało, ważne, że reszta w takim razie ma. Więc są różne role, ja wam powiem, że jest taka rola, która umożliwia chodzenie przez wenty, mimo tego, że nie jesteś impostorem. Więc jeżeli zobaczymy kogoś wychodzącego z wentu, to nie musi być impostor. To nie musi być impostor, więc musimy na to uważać, że nie każdy wentowy koleżka jest impostorem. To raz. Dwa, kolejna osoba to jest Guardian Angel i Szymon za mną idzie, co jest dla mnie bardzo niebezpieczne. No, wiedziałem. Dobra, ja mam Guardian Angela mam. Okej, czyli ja mogę teraz kogoś protektować. On się zamienił w Dave'a w tym momencie. Dobra, to nie jest Dave, to... O nie, dlaczego zabiliście Tosta? Tosta, niestety. Kto był w elektryku, przyznacie? Ej, ja mam ja Guardian Angela. W kafeterii. Dobra, Tosia. Nie, koło admina. To nie jest Tosia, ja byłem koło Tosi w adminie. Ja widziałem ogóle... Dave'a i Tosia, jak wchodziłem o kamerę. Zeszłem Tosia, na to, żeby nie klikłaś albo w przycisk. Dlaczego nie klikłaś w przycisk? Czemu? Jaki przycisk? Przy tobie wskoczyłem do wenta. No ale myślałam, że... Nie wiem, chciałam cię jeszcze poobserwować. Przecież Szymon też to widział. Dobra, no tak, ja ogólnie mam tą rolę, że mogę do wentów wskakiwać, to taki bejcik, byłem ciekaw. Tak. Ja nie wiem, czy ci nie, dobra, Dave, spaliłeś mnie, głosujemy na Dawida. Ale nie, na Dawida. Słuchajcie, nie, bo to ale serio, dlaczego ja się... Ja też miałem mecz. A myślicie, że ja bym się spytał Tosi, dlaczego w guzik nie klikł, jakby był impostorem? Tak, bo to jest taka podpucha. No, ale ja bym jeszcze mógł, że Dave'a nie wyrzucała i dała skip po prostu. No, a ja bym... A Tosia, gdzie byłaś? No ja mam koło admina. Ja powiem wam szczerze, że to jest na pewno Vera, ale możemy skipować, no. Bo nie, Vera niby... Bo ja... Vera to była jedyna osoba, której nie widzieliśmy w trójkę. No, i w dodatku, co najlepsze, od razu na mnie zagłosowała, czyli ma coś za uszami. Dobra, ale jestem Guardian Angelem. To jestem ja. Wyleciał. To nie jestem ja. No jak nie, no byś się przyznała Dave chociaż. Śmierdzi strasznie. No, to ja robimy coś, a to już. Ale nie, ja daję skipa. Ja daję skipa, bo... No ja chyba też. No nie, róbcie jak chcecie, ja myślę, że Vera. Szymon ja nie mówi. Mówię, nie, no dobra, okej. Okay. Szymon mówi, róbcie jak chcecie. Jakby myślisz do Vera, róbcie jak chcecie, ja daję skipa. No kurczę, przecież to słychać, że on jest impostorem. No ale dobra, słuchajcie, ja jestem Guardian Angelem. Czyli ja w tym momencie muszę latać za Szymonem. I jak będę widział, że on chce kogoś zabić, to w tym momencie muszę kliknąć protect na tą osobę i wtedy tą osobę będę mógł ochronić. Więc latamy ciągle za Szymonem, bo wiemy, że to on jest impostorem. Więc musimy ciągle tutaj nad nim czuwać. Tu już mam, korzystam na tym protekcie. No i teraz on tutaj będzie chciał wszystkich na wykrocznej zabrać, no. Każdego będzie chciał tutaj ściągnąć, ale dobra, jak tutaj jedna osoba przyjdzie, no on będzie już mógł chyba zabić, bo on tam chyba 30 sekund ma na to. Kurczę, no może być ciekawie, nie wiem, czy dobrze użyję tego Protect Angela, ale jakbym, czy tam Guardian Angela, ale... Nie zdążyłem, najgorzej, nie, zagadałem się, no nie, on wszystkich będzie chciał wybić teraz. No i dobra, i tutaj będzie teraz, no, dobra. Protektuję go. Niepotrzebnie. Nie! Łatwo! No dobra, nie mogę. Nie! Nie. Naprawdę? Nie. Ej, nigdy bym się tego nie spodziewała. Ej, czajcie! Ja z Vera! Dobra. A ja myślałam, że ty. Wytłumaczę jedną rzecz. Weronika, jak wtedy w poprzedniej rundzie nie wiedziałaś, kim jesteś, w sensie nie miałaś żadnej roli, to miałaś Protect Angela, tak, tylko o tym się dowiadujesz dopiero, jak zginiesz, się o tym dowiadujesz, bo ja teraz też nie miałem. I ja teraz miałem Protect Angela i czaisz, że ja tak, idę i mówię, nie, no muszę ochronić kogoś, jak Szymon będzie chciał zabić, nie? Latam za Szymonem, latam i nie zdążyłem. Po prostu widzę, zagadałem się za bardzo, nie? A potem drugi raz dałem Protect Angela na Dawida i akurat biegła od dołu, tam jak ktoś tam wbiegł i też no, ale miałem farta, że w to się akurat dałem. Powiedziałem, że Dave będzie podejrzany jak pierwszy wszedł, to na pewno Vera, bo ty byś chcieli mu dać tego.
Guardian Andrea. Ajajaj, dobra, jeszcze. Dobra, proszę o jakąś fajną rangę, uwaga. Dobra, znowu crewmate, ale... Engineer, okej, czyli mogę wchodzić do wentów. To jest, to będzie fajne, bardziej widzicie ikonkę wenta, więc możemy to wykorzystać jakoś fajnie i zrobić, że tak powiem, komuś niezłego psikusa. Więc robimy tak, robimy ten download i zaraz robimy taką akcję, że będę przez wentami chodził i będę szukać, kto jest impostorem. To jest mój plan, i w ten sposób pozbędziemy się impostora. Uwaga, robimy tak, tu, pyk, pyk. Dobra, wyjdźmy z tego wenta. Dobra, to są słabe wenty, tutaj jest lipa. Nie, to jest ograniczony czas na to! Najgorzej! Myślałem, że nie ma ograniczenia! A jak to ma ograniczenie, to jest lipa, bo teraz nie mam tak jak... Nie mam za bardzo możliwości, ale dobra. Zróbmy upload, czyli już może ktoś nie żyć, O nie, to ktoś do mnie przychodzi, jak ktoś mnie zabije. Okej. Okay. Okej. Dobra, pozycja, każdy. Admin. Okay. Ja byłem w prawym górnym rogu, tam obok tego działka. To jest Wimmon. Gdzie wam? Okej. Ogólnie klikłem w guzik, bo zobaczyłem, że Vera nie żyje. Okej. Fakt, Tosia była na prawo. Pickersa nie widziałem. Nie widziałam Weroniki. No. Kurde. Czyli no, nie wiesz, gdzie jest ciało, ale kliknąłeś guzik, bo widziałeś, że nie żyje. Bo się zestresowałem, no. To fajnie. To i teraz. I co ci dała informacja, że wiesz, gdzie teraz każdy jest, jak nie wiesz, gdzie jest ciało? To mi to dało, że mam pewną obserwację. Okej, kto? Wygadaj, skipa, jestem beznadziejny z tego. Boże! Fajnie! Bo ja miałem wrażenie, że to. Nie, dobra, ja się nie odzywam, dobra. Dobra, my bad, ogarnę się teraz. Teraz używam tablet lepiej. Okej, okay, ale ciekawe, bo widział. Ciekawe, czy nas nie oszukał w tym momencie. No to jest mocne, co on teraz zrobił. Bo może specjalnie powiedział, że użył tego tabletu. Ale to by inni mogli powiedzieć wtedy, że oni mają tablet, nie? Chociaż każdy mógł sobie. To jest, kurczę, albo to może być five head zagranie, albo kurczę. Albo nie wiem. Dobra, zróbmy kartę. Dobra, gdzie mi by się najbardziej opłacało wejść do. Dobra, do elektryka najbardziej mi się opłaca wejść do wentów. Tu ktoś szedł? Jest Dave, dobra, jest Dave. Dobra, idziemy tu i wchodzi. Jest Szymon. Dobra. Jest Tosia. Okej, robimy akcję taką, uwaga, robimy tutaj to. Pyk. Tu mamy jeszcze do zrobienia to. To już sobie zrobię, bo nie wiem, czy ja tutaj będę wracał. O nie. Nie. Ojej. No. Słuchajcie, to na 100% jest Pickers. Koniec, możemy głosować. No śmiało, no. A skąd ten wniosek? Gdzie jest ciało, co? No, ciało jest w storage'u, cwaniaczku, jakbyś chciał wiedzieć, bo żeś tam zabił. Słuchaj, widziałem wszystko. Pickers nie dość, że jest impostorem, to jest shapeshifterem i się zamienił we mnie. Okej. I ze mnie zabił po prostu Tosię. Czyli ma najlepsze połączenie, jakie mógł mieć. Tak, i jak to wyglądało ogólnie? Ty to zrobiłeś cały czas w adminie sobie tą wiwkę, nie? Ja tam byłem. No, ja znaczy nie, teraz byłem w elektryku, No, ale wiesz, a właśnie idąc do elektryka, mijałeś Tosię i Pickersa, nie? Tak. No właśnie. Ja se cały czas na tableciku mówię, będę sprawdzać, bo to jest albo Tosia, albo Pickers, bo ty jak robiłeś wiwkę, ja nie mogłem jej kliknąć, więc wiedziałem, że ty jesteś czysty. Okej. No i tak mówię, patrzę sobie na ten tablecik, zobaczę, co sobie będzie się działo. Jak będę widział, że jeden z nich zabił, no to już wiem, który. No i tak patrzę. Nagle idzie Pickers, idzie se Tosia, mówię git. Odchodzę gdzieś tam na bok, schodzę na dół, patrzę, nagle tam ja jestem ja! W ogóle, że ja sobie biegam, nie? Drugi ja! I koło Tosi i nagle w Tosie plecy, w nóż, nie? Nóż w plecy, nie? Ja mówię, dobra, idę na guzik, ale nie mogłem kliknąć w guzik, bo już klikłem. No więc czekam, aż on zgłosi to ciało, no i zgłosił, no i tyle, no. No okay, nie wiem, co to zrobiłem, ale Tosia, to jest impostorem. No, to jestem ja. Ty się nie pogrążaj. Przegrałeś, ale miałeś dobry plan. Ale tego shapeshiftera nie można tak używać, bo ty przy mnie się zamieniłeś we mnie, to jest bez sensu. Ale ten shapeshifter ogólnie jest mocny, żeby zamieniać się w... A wy możecie wybrać tam w kogoś, jak chcecie zamienić? Tak. Szymon jest u nas okropny. No to najlepiej się zmieniać w kogoś, kogo zabiliście i jeszcze kogoś go nie zgłosił, nie? To wydaje mi się, że jest najlepsze. Dobra, proszę, co tutaj nam ciekawego da teraz? Bo jest impostor na sam koniec. Czy będę miał jakąś rangę dodatkową? Shapeshifter?
Jasny Grzmi, dobra. To jest najlepsze połączenie, jakie może być, widzowie. Najlepsze. Bo ja w tym momencie mogę się zamieniać w kogokolwiek mogę się zamienić. I po prostu w ten sposób mamy mega dobrą sytuację do działania. Dobra, robimy tutaj. Dobra, Dave wskoczył do Venta. No, ja chcę nam pokazać, że wskoczył do Venta. No, to ciekawe, co on tutaj zrobił. Dobra, on widział, że ja nie zrobiłem taska, więc lecę tu za nim, pyk. Dobra. Idziemy sobie zrobić alibi, najlepiej na kimś. Dobra, tu. Sabotaż o 2, kurczę. Oh, Szybson to sobie zagrałeś impostora. Co? O nie, no, dobra. Szybson to sobie zagrałeś impostora, no. A czemu mówisz, że ja zagrałem impostora? A, wy byliście w czterech w elektryku. Ja, nie. Tosia, Dave, Szybson. Ja dostałem z Szybson. Ja dostałem z Tosią, Dave i ty wyszliście w jedną stronę, patrzę na Vitalsach i Dave'o nie żyje, nie? To... Dobra, ja już daję. Ale co, że i na mnie? No, ale ja się rozdzieliłem, no nie, no nie wygadajcie, że na mnie no, głosujecie. No ale to kto go zabił w ogóle? Mogła Weronika, skoro wy byliście gdzieś dalej. Nie, ja byłam w storage'u. No dobra, no, okej. Kurde. Te rangi są tak ciężkie, jeszcze miałem szybszych teraz. To jest ciężkie na tyle osób, to się nie da w pięciu wygrać jako impostor, ale nie da się. No. Musiałoby być z 10 typa i wtedy to jest OP. No. Ej, mega ciężko jest na tyle ludzi wygrać, bo jest jakby za dużo wiesz, co się dzieje na mapie. Dobra, zobaczmy, co nam teraz da, uwaga. Dobra, crewmate, proszę, jakaś fajna ranga. Proszę. Dobra, jest. Będziemy mieli dostęp do Vitalsów, to git, bo będziemy mogli coś zobaczyć. Dobra, może w końcu coś ugram, bo póki co gram jak debil po prostu gram póki co, więc to mi się nie podoba. Dobra, idziemy zrobić sobie paliwko. Pyk, mamy paliwko. Idziemy, ciągniemy to do góry, dobra, jest git. Teraz tak, już tak naprawdę impostor może już zabić w tym momencie, więc sprawdźmy. Nie zabił w tym momencie żaden impostor, więc lipa totalna, bo liczę na to, że już coś będzie, wiadomo. Dobra, jest Tosia, jest na kamerach, okej. Pójdźmy sobie tutaj na ten reaktor ogarnąć numerki, dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobra. Okej, mamy znowu Vitalsy, pyk. Wszyscy żyją. No co jest? Weźcie kogoś, zabijcie, bo ja używam tych Vitalsów za każdym razem i nikt nie ginie. To jest jakaś tragedia. Dobra, idziemy tu, idziemy do medbaya sobie zrobić w tym momencie scan. Idziemy na dół. Dobra, mogę znowu z tego użyć, ale zróbmy najpierw to. Kliknijmy to i potem używam od razu. Żeby zobaczyć. Uwaga, pyk. Wszyscy żyją. No, no way, no dlaczego? Dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego? Dobra, no okej, czyli krótko mówiąc, póki co. Dobra, Szymon, Dave, okej, czyli jesteśmy tu w trójkę. Dobra, sprawdzam to. Wszyscy żyją. Dobra, idziemy sobie na dół do, w takim razie tutaj zabrać paliwko znowu. Wszyscy żyją, czyli całkiem możliwe, że teraz impostorem jest na przykład Dave. Może tak być, nie? Tak mi się wydaje. Bo tam sobie stoi, tak dosyć długo przy tym downloadzie sobie stał. Dobra, zróbmy kabelki. Dobra, pyk, 1, 2, 3, 4, dobra. I nie mogę Vitalsów sprawdzić. Aja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 j
chciałbym zobaczyć, czy ktoś teraz żyje, czy nie. Takie możliwe, że już nie żyje. Nie no, dalej wszyscy żyją! Co to jest za gra? Ej, 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 dobra, to, znowu to się wija, znowu to się wiem. Ona bardzo dużo siedzi po tej lewej stronie, podejrzane. Dobra, Dave, Weronika, okej. Okay. Idziemy do góry. Dobra, ja nie mogę, ale ciekawa rozgrywka. Nikt nie ginie. Wszyscy tutaj, prawda, sobie po prostu grają, witalsy. Dalej wszyscy żyją! No co jest? Halo! Dlaczego nikt nie zabija? Kto jest impostorem? Chyba ktoś nie wie, że jest impostorem. Dobra, Weronika, co ona tutaj tak szybko robi? Co? Jak ona tak szybko przeszła to? Dobra, tu robimy to, witalsy. Dalej wszyscy żyją, dobra, robimy downloadzik. Nie wiem, no po prostu... Nikt nie zabija, impostor nie zabija, nie mamy impostora, gramy w 5 crewmate'ów gramy. I po prostu wszyscy jesteśmy dobrzy. Uwaga, witalsy, znowu wszyscy żyją. Znowu tu jest Dave, no to, że to jest niemożliwe, nie? Ja nie wiem jak to jest możliwe. Żeśmy zaraz questy zrobimy wszystkie i impostor chyba zapomniał, że jest impostorem. Tak mi się, to jest znowu Dave. Robię upload. Nie mam co robić. Po prostu, nawet nikt nie ginie, moja rola jest bezużyteczna. Po prostu, krótko mówiąc. Uwaga, teraz sprawdzam. I uwaga, fake. Wszyscy żyją. A, fajnie.
Fajnie sobie tak gramy, nie? Tylko, że ja nie zrobię całych moich long tasków, jeżeli nie zabiję impostor, bo musi trochę czasu minąć, żebym ja mógł tam to zrobić. Chyba, że zaraz to będę mógł zrobić, bo już trochę czasu... Wszyscy żyją. Ach. Kochany impostorze, proszę zabij. Proszę zabij. Dobra, Tosia wyskoczyła z venta. I teraz nie wiem, czy wyskoczyła z venta, bo ma rolę jaką ma, czy jest impostorem. Może być impostorem. Może być impostorem. Widziałem, jak wyskakiwała z venta. Dobra, to już zrobiłem całego ten... Niemożliwe. Jakby to wygramy, jakby w taki sposób, to... Dobra, tu są wszyscy na środku. No XD. No XD. No XD. Dobra, kto był impostorem? To był impostor. Graliśmy grę taski robiąc, nie? Kto był impostorem? Tosia. Ja. Ale czemu nie chodzicie razem? Jak ja miałam was...